Witam Państwa serdecznie w kolejny wieczór w Filharmonii Narodowej. Jest to drugi wieczór finału 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Wystąpiło trzech pianistów: Erik Lu, Polak Szymon Nering oraz Łotysz Georgis Osokins. Wieczór pasjonujący i wieczór pouczający, ponieważ pokazał szczególnie dobitnie, jak bardzo otwarty jest na lekturę, na sposób odczytania treści dzieła Fryderyk Chopin. Słuchaliśmy tego samego koncertu trzykrotnie, koncertu e-moll, w różnych ujęciach. Okazało się, że prawda o tym arcydziele niejedno może mieć imię. Zresztą sam Fryderyk Chopin za każdym razem, gdy grał swój utwór, na przykład przed uczniem, za każdym razem grał je inaczej, co oczywiście wprawiało w zdumienie uczniów Chopina, ponieważ sam zresztą mówił: niech pan nigdy nie naśladuje mnie, niech pan szuka swojego głosu w sztuce. Proszę Państwa, Erik Lu, już mówiliśmy o nim trzykrotnie, zjawiskowy talent, niespełna 18-letni pianista, reprezentujący Stany Zjednoczone, Chińczyk, kształcony w świetnej uczelni Curtis Institute w Filadelfii, kształcony przez wybitnego pedagoga Roberta McDonalda. No jest to wyjątkowy sukces pedagogiczny, że ten właśnie Robert McDonald wprowadza do finału tegorocznego konkursu chopinowskiego aż dwoje tak wspaniałych pianistów: Erika Lu i Kate Liu. Pan Erik Lu jest laureatem szeregu konkursów, ale dwa przynajmniej trzeba tutaj wspomnieć. Zdobył Grand Prix niedawno, w tym roku, na amerykańskim konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w Miami i zdobył także pierwszą nagrodę na konkursie chopinowskim w Moskwie. Dodam jeszcze, że poza swoim mistrzem w konserwatorium czy w Akademii Muzycznej pracuje również pod kierunkiem Dunk Tysona, laureata tutejszego konkursu z 1980 roku. Ma więc wspaniałe wzory, a także wzorem dla niego jest Grigori Sokołow, którego Erik Lu uważa za niedoścignionego pianistę wszechczasów. Proszę Państwa, zawsze jest tak, że kiedy artysta pojawia się na estradzie przesłuchań finałowych, aby wykonać koncert z orkiestrą, to właściwie mamy już pełny portret jego osobowości, jego kompetencji artystycznych. Portret, który w przypadku Erika Lu został zarysowany wspaniałymi wykonaniami. Przypomnę może jednym słowem: Barcarola, Rozmarzona, przepięknie właśnie zanurzona w takim klimacie onirycznym. Walc Azdur, opus 42, pokazujący wspaniały rozmach, wirtuozowski polot tego artysty. Także niesłychanie giętki agogicznie, co jest bardzo konieczne w walcu. Nocturne Hadur, opus 62, wykonany jakimś kryształowym zupełnie dźwiękiem. Andante Spianato, a wielki polonez, błyskotliwy, ale w takiej virtu niesłychanie uszlachetnionej, dystyngowanej. No i wreszcie preludia. Miałem wrażenie, że w trzecim etapie, a więc w półfinale konkursu, artysta przeżywa jakiś mały kryzys, że tak jakby trochę ostygł, wydawało mi się. No ale z drugiej strony niektóre preludia zagrał po prostu genialnie. Tak szalenie trudne preludium, proste, no super proste, jakim jest preludium Adur. Właściwie pianiści nie wiedzą, co z nim zrobić. Tę prostotę mozartowską, niebiańską wyraził zupełnie zjawiskowo. Czy wspaniale zagrał też preludia arcytrudne technicznie? Preludium bemol, olśniewająco, preludium gemol dał temu tytaniczny wyraz. A więc taki portret zbudował w tych trzech etapach, stąd
oczekiwaliśmy w tym finale absolutnie doskonałego wykonania koncertu e-moll, co oczywiście się spełniło. Jeżeli chodzi o samą pianistykę, sam warsztat, prawda, instrumentalny, no to to jest, można powiedzieć, używając łacińskiego określenia, non plus ultra, absolutnie na najwyższym poziomie. Tutaj właściwie żadnego oporu materii nie czuje duch. No jaki duch? Duch artysty. Duch, który wpisuje się w to arcydzieło, jakim jest koncert e-moll Fryderyka Chopina. Jest to w ogóle tak młody człowiek, ale jest to pianista głębi. To ewangeliczne duc in altum, wpłyń na głębie, absolutnie tutaj do niego pasuje. Ma jakiś taki wewnętrzny spokój, takie wewnętrzne wyciszenie. Całkowicie oddalił się od zewnętrznego świata pędzącego nie wiadomo dokąd. I ten właśnie wewnętrzny spokój, to zanurzenie w sferach sztuki, czystej sztuki, czystego piękna, promieniuje w każdej niemal frazie, którą gra. Powiedziałem już szereg razy, że koncert, zarówno ten e-moll, jak i wcześniej skomponowany, kilka miesięcy wcześniej, koncert f-moll, jest takim uwieńczeniem doświadczeń kompozytorskich Fryderyka Chopina ze stylem brillant, stylem właśnie wirtuozowskim, błyskotliwym, ze stylem, który w przypadku poprzedników Fryderyka Chopina, na których się wzorował, przede wszystkim stawiał sobie na cel demonstratio virtutis, czyli demonstrację dzielności ręki, wzbudzenie podziwu dla kunsztu wykonawczego artysty. W przypadku Fryderyka Chopina ten styl brillant wzniesiony został na wyższy poziom, mianowicie jego celem jest tworzenie pewnego nastroju, pewnego wyrazu. I właśnie w takim ujęciu prezentuje fragmenty stylu brillant pan Eric Lu. Buduje właśnie wspaniałą aurę. Zauważyłem też, bo tutaj o szczególe należy wspomnieć, jak niesłychanie mądra jest, by tak rzec, jego lewa ręka. W ogóle bardzo istotny jest u Fryderyka Chopina ten dolny plan. O ile już od czasów Mozarta, później właściwie treść muzyczna budowana jest od góry, od melodii śpiewanej w najwyższym planie, to tutaj w przypadku Fryderyka Chopina, który przecież studiował u Józefa Elsnera, właśnie generał bas, czyli budowanie muzyki od dołu, bas. Ten chopinowski bas, niesłychanie wyrafinowany, stanowiący podstawę treści harmonicznej dzieła, jest jednocześnie pięknem samym w sobie i on to wydobywał. Już nie mówiąc o tym, że pan Eric Lu w planie lewej ręki czasem wyciąga z równorzędnych, zdawałoby się, w zapisie nutowym dźwięków jakieś niektóre, które tworzą jakieś fragmenty linii melodycznych, kontrapunktów dla planu górnego. Proszę Państwa, no jego duchowość sprawia, że tematy przedstawione w części pierwszej koncertu, temat pierwszy, drugi i ten cudownie kantabilny temat trzeci, kiedy powracają po przetworzeniu w repryzie, pojawiają się w jakiejś przebóstwionej dosłownie postaci. Był taki wybitny pianista, Paweł Pabst, którym zachwycał się Antoni Rubinstein, taka legenda pianistyki rosyjskiej, romantycznej. No i zachwycał się też nim Piotr Czajkowski, tym Pawłem Pabstem. To w ogóle twórca tej tradycji pianistyki romantycznej w Rosji. Otóż Czajkowski o pianistyce Pabsta mówił, że jest to pianistyka boskiej elegancji. Albo też mówiono o nim, że jest to pianista posłany przed Boga. I ja sobie przypomniałem te słowa, kiedy słuchałem gry Erika Lu. Następnie po nim wystąpił Szymon Nering, bardzo utalentowany artysta polski, jedyny, który dostał się do finału, lat 20. Jest wychowankiem dwóch pedagogów, profesor Olgi Łazarskiej, to gdy chodzi o
poziom średni, a obecnie pracuje pod kierunkiem profesora Stefana Wojtasa. Ale proszę Państwa, ja pozwólcie Państwo na pewną dygresję, dlatego że trzeba czasem w przypadku tych pianistów, tych świetnych pianistów, którzy mają zaszczyt występu na estradzie finału, to trzeba troszeczkę więcej słów powiedzieć o ich genealogii, skąd przychodzą, jakiej tradycji artystycznej, pianistycznej są dziedzicami. Bo chyba pięknie symbolizuje tę więź między uczniem a mistrzem taka tradycja w kulturze hinduskiej, że mianowicie jak muzyk gra ragę, którą improwizuje, to tę pierwszą ragę dedykuje swojemu mistrzowi. Jak gdyby chciał nam powiedzieć, posłuchajcie, jak we mnie gra mój mistrz. A kolejną ragę ów muzyk dedykuje mistrzowi jego mistrza. Tak jakby chciał powiedzieć, posłuchajcie, jak we mnie gra mistrz mojego mistrza. I nic piękniej właśnie nie symbolizuje tej więzi, tego pokrewieństwa między uczniem a tym ciągiem mistrzów, z którego ten uczeń wyrasta, przez których to mistrzów został uformowany. Bo istotnie mój mistrz, każdy artysta może tak powiedzieć, jest we mnie, nawet wtedy, kiedy nie ma go już wśród żywych. Jest mój mistrz we mnie przez to, czego mnie nauczył, przez to, w co mnie wtajemniczył, przez to, na co otworzył mi oczy, przez to, co pomógł mi poznać, zrozumieć, pokochać. I w tym kontekście spójrzmy teraz na genealogię artysty, który zachwycił nas dzisiaj, miał niewątpliwie najlepszy występ z wszystkich etapów tego konkursu, pan Szymon Nering. Jak wspomniałem, jest uczniem dwóch pedagogów, Stefana Wojtasa i Heleny Łazarskiej. Stefan Wojtas jest wychowankiem profesora Ludwika Stefańskiego. Tak więc pan Nering jest, patrząc po linii tradycji pedagogicznej, niejako wnukiem Ludwika Stefańskiego, który pewnie błogosławił mu z góry dzisiaj w tym występie, takim zlocie Szymona Neringa w Filharmonii Narodowej. Ale spójrzmy na drugą linię tradycji. Jest, jak powiedziałem wcześniej, uczniem profesor Olgi Łazarskiej. Olga Łazarska jest wychowanką Ewy Bukojemskiej. Ewa Bukojemska kształciła się pod kierunkiem Ludwika Stefańskiego. A więc Szymon Nering jest jednocześnie wnukiem i prawnukiem Ludwika Stefańskiego, spoglądając na tę genealogię właśnie tradycji pedagogicznej. Co więcej, Ewa Bukojemska kształciła się w Paryżu pod kierunkiem Vlado Perlemutera, świetnego, charyzmatycznego pedagoga, legenda, także znakomitego pianisty, którego z kolei wychował Alfred Cortot, a więc bezpośredni przekaziciel tej tradycji XIX-wiecznej, tradycji romantycznej, pianistyki uformowanej przez Fryderyka Chopina i Franciszka Liszta. No więc tutaj ta druga linia też jakoś determinuje w jakimś stopniu, ale jednak determinuje osobowość i sposób myślenia, sposób poruszania się w świecie muzyki Szymona Neringa. Proszę Państwa, no ale teraz o jego występie. Ja muszę powiedzieć, że zachwycił mnie już tym, jak po pierwszym i drugim temacie zrealizował łącznik wprowadzający temat trzeci, ten właśnie w E-dur. Taki rozświetlony śpiew, nieomal boski. Cudownie zagrał ten łącznik, właśnie figuracja, właśnie fragmencik, kiedy błyszczy styl Briand, ale tylko po to, żeby przygotować nastrój, żeby przygotować aurę duchową dla tego pięknego śpiewu. W ogóle muszę powiedzieć tutaj kilka słów na temat relacji w tej interpretacji Szymona Neringa
relacje między tym, co jest głównym rdzeniem myśli muzycznej, a więc nazwijmy to struktura, a między tym, co jest jej uzupełnieniem, ozdobą, a więc ornatura, czyli te takie drobne nutki Fryderyka Chopina, fioritury, takie ukwiecenia, które w przypadku śpiewu, a fortepian jest przecież jakąś manifestacją śpiewu, szczególnie fortepian Chopina, które to nutki drobne w przypadku śpiewu nazywane są koloraturą, czyli dokolorowaniem, dobarwieniem. Otóż pan Szymon Nering gra całą koloraturę chopinowską w wersji instrumentalnej niesłychanie wyrafinowanie. To znaczy są to nutki, które są na dalekim planie, ale one mają charakter na przykład u Erika Lu takich kryształków dźwiękowych. Natomiast u Szymona Neringa jest to mgiełka dźwiękowa, pięknie brzmiąca pod jego palcami. Proszę Państwa, ale jaką to ma takie właśnie nastawienie do tej koloratury, jaką to ma też genealogię artystyczną? Otóż jest to nawiązanie do śpiewu beliniowskiego, który tak fascynował Fryderyka Chopina, śpiewu prezentowanych przez wybitnych śpiewaków Belliniego, a więc tych śpiewaków, którzy na przełomie lat 1830-35 prezentowali najwyższy wzlot staroklasycznej techniki wokalnej, a więc lekkiego bardzo prowadzenia głosu, który właśnie miał tą agilita, taką ruchliwość niesłychanie, lekkość właśnie pozwalającą tak kolorować główną linię melodyczną. To jest nawiązanie właśnie do staroklasycznego, mistrzowskiego śpiewu. No więc myślę, że był to bardzo wzruszający też taki, nasycony emocją, nastrojem. Mam wrażenie, że pan Nering grał w jakimś szczególnym natchnieniu. Już właściwie konkurs został rozstrzygnięty, a więc ten stres, który towarzyszy artystom w pierwszym, drugim, trzecim etapie, w finale, to już naprawdę nie ma znaczenia, jak uszeregują jurorzy tych szczęśliwców dopuszczonych do tego finału. Jest to tylko istotne, jaką kreację ci artyści nam stworzyli, a dzisiaj powiedziałem wieczór, to był właściwie wieczór trzech króli, tak mogę powiedzieć. To znaczy każdy z nich dał nam wybitne wykonanie, pokazując, jeszcze raz to powtórzę, jak szalenie otwarty jest na sposób odczytywania Fryderyk Chopin, szczególnie w takim arcydziele, którego dzisiaj trzy kreacje mieliśmy przyjemność słuchać. No i wreszcie trzeci pianista, Georgis Osokins, lat 20, z Łotwy. No też przypomnę, że jest laureatem konkursu chopinowskiego, laureatem, Boże, pierwszej nagrody zdobywcą rok temu w Moskwie. A kiedy miał 14 lat, był zdobywcą Grand Prix na konkursie Skriabina, Aleksandra Skriabina w Paryżu. No a kiedy miał 10 lat, to pokazuje wybłysk tego talentu, gwałtowny, bardzo wczesny. Kiedy miał 10 lat, wykonał z orkiestrą koncert d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, KV 466. Proszę Państwa, zanim tutaj pochylę się nad wykonaniem dzisiejszego koncertu, to muszę tutaj znowu zwrócić uwagę na genealogię, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz. Ale zanim o genealogii, chcę przypomnieć, jak jawił mi się pan Georgis Osokins, taka absolutnie wyjątkowa osobowość pod pewnym względem tego konkursu. Powiedziałem Państwu, że po jego wykonaniach w pierwszym, drugim etapie ta ballada Azdur, która pokazała niesłychane horyzonty jego wyobraźni, Nocturn Hadur, op. 62, przepięknie zagrany, a nikt tak nie zagrał powrotu melodii nokturnu w trylach jak on. Czy wreszcie super wirtuozowskie ujęcia takich kompozycji z tego pierwszego okresu twórczości Fryderyka Chopina, jak na przykład Souvenir de Paganini, no po prostu zjawiskowo zagrane. Czy mazurki, Cismol op. 31 i Cismol op. 50, po prostu z werwą. Powiedziałem wtedy, że same obcasy układały się do tupnięcia. Te mazurki później, w inne oczywiście, ale mazurki op. 59 w trzecim etapie już nie tak olśniewająco artysta zagrał.
W ogóle w tym trzecim etapie dał się trochę ponieść i właściwie grał już pod koniec swojego występu na granicy szaleństwa. Ale jest to artysta, którego określiłem, sięgając do pojęcia z kultury manieryzmu, do słowa terribilita, czyli porazić, wstrząsnąć, rzucić na kolana odbiorcę dzieła sztuki. Wstrząsnąć go i po prostu uświadomić mu, że wyczyn artysty jest czymś boskim, niezwykłym, że powinien być przedmiotem podziwu, że ten artysta to jest taki demiurg, który może być przedmiotem dywinizacji, czyli takiego ubóstwienia. To jest idea manierystów, która oczywiście przeciwstawia się i to radykalnie tej idei, którą wyraził Baltazare Castiglione w Dworzaninie, więc schowanej właśnie maestri, to słowo, które używał, sprezzatura, czyli taka niewymuszoność. Nie daj poznać, jak trudne zadanie wykonujesz. To jest duch sztuki Fryderyka Chopina. Dyskrecja, a przecież wielka sztuka, najwyższych lotów. No więc w przypadku pana Osokińca właśnie ta wirtuozeria, która rzuca się w oczy i rzuca widza na kolana. Ale oczywiście ona ma też swój kolejny akord w tradycji romantycznej. To jest Paganini i to jest Franciszek Liszt. I ja powiedziałem, że on nawet przypomina z profilu młodego Liszta. Taki jakiś do niego jest podobny. I on tak gra, jak gdyby to Liszt po prostu wrócił do życia i zasiadł tutaj na tej estradzie. Nie wszystkim się to podoba, bo też i Liszt nie wszystkim się podobał, ale po prostu elektryzował publiczność. Tak samo elektryzuje Osokińc. Kiedy mówimy o tym podobieństwie do Liszta, to wypada mi teraz Państwu uświadomić, z jakiej to tradycji Georgis Osokińc wyrasta. Otóż jego pierwszym nauczycielem był Sergiej Osokińc w konserwatorium w Rydze, który to z kolei kształcił się u Niny Jemielianowej w konserwatorium moskiewskim. Ta z kolei była bodaj najwybitniejszą wychowanką legendarnego pianisty i kompozytora, niesłusznie dzisiaj zapomnianego, jako kompozytor Samuela Feinberga. Feinberg z kolei był wychowankiem Aleksandra Goldenweisera. Goldenweisera kształcił Aleksander Siloti, a ten był 3 lata już u schyłku życia Franciszka Liszta w Weimarze. Był to ukochany uczeń Franciszka Liszta. Mamy więc taką tradycję. Liszt, Siloti, Goldenweiser, Feinberg, Jemielianowa, Osokińc Sergiej i Osokińc Georgis. Czyli jest to 6. pokolenie, sięgając od Liszta, 6. pokolenie w tradycji pedagogicznej. Ale jeszcze wypada dodać, że pan Osokińc kształcił się prywatnie, niezależnie od studiów w konserwatorium w Rydze, pod kierunkiem Michała Woskrysieńskiego, wielki pianista. No a Woskrysieńskiego wychował kto? Lew Oborin, który zdobył Grand Prix na konkursie chopinowskim w 1927 roku. A Oborin z kolei był uczniem Konstantego Igumnowa, Igumnow uczniem Goldenweisera, Goldenweiser Silotiego, a Siloti Liszta. A więc zarówno kontakt z Siergiejem Osokińcem, a także kontakt z Woskrysieńskim wiąże pana Osokińca, Georgisa Osokińca, z tradycją listowską. Stąd właśnie to wrażenie reinkarnacji Franciszka Liszta. Powiedziałem Państwu, że on elektryzuje swoją grą. Także nawet jak ma te chwile, powiedzmy, przerwy po zagraniu jakiegoś szybkiego pochodu czy szeregu akordów, ręka ma ułamek sekundy odpoczynku, to on ją unosi i ona tak po prostu wibruje, jak gdyby. Włosi na taką postawę wobec świata, no wobec sztuki, mają takie określenie l'uomo ardente, czyli człowiek płonący, człowiek żarliwy, człowiek, który spala się wprost, on spala się dla sztuki.
Profesor Mieczysław Tomaszewski, nasz światowej sławy Chopinolog, powiedział o koncercie e-moll i tym f-moll także, że są to koncerty, w którym zderzają się dwa żywioły. Żywioł gry, a więc wirtuozeria, i żywioł śpiewu. No więc, proszę Państwa, wydaje mi się, że właśnie to zderzenie tych przeciwieństw najbardziej unaocznia nam Georgis Osokins, ponieważ ten żywioł gry, no to jest po prostu, jak się właśnie dorwie do każdej figuracji, do każdego przebiegu wirtuozowskiego, to to lśni po prostu, iskrzy pod jego palcami, ale też potrafi wspaniale falować nastrojem, bo przecież w ułamku sekundy wystarczy jeden, dwa dźwięki, zmienia ten nastrój i po prostu następuje przejście z jednego żywiołu do drugiego, prawda? No a już jak on śpiewa dźwiękiem, bo też ten żywioł śpiewu, który też jest jakąś manifestacją również wymiaru poetyckiego, no to potrafi też pięknie pokazać. Ja przypomnę to słynne zdanie mądrego Georga Filipa Telemana: jeśli więc komponujesz, uczyń śpiew pierwszym dzieła elementem, a jeśli grasz, śpiewaj instrumentem. Więc rzeczywiście, kiedy przyszły tematy śpiewne, także ten powrót tematów w repryzie pierwszej części koncertu e-moll Fryderyka Chopina, a także przepięknie zagrana druga część, romans, nocturne, pieśń nocy, no to miałem wrażenie, że pod palcami Georgisa Osokinsa fortepian śpiewa ludzkim głosem. Też jest niesłychanie odkrywczy. Ja przypomnę jeszcze raz zdanie, już starożytny mędrzec grecki Empedokles powiedział, że jak jakaś myśl jest warta, by ją wypowiedzieć, to jest również warta, by ją powtórzyć. Więc powtórzmy zdanie Adorna. Zapis utworu, nutowy zapis utworu muzycznego nie jest tożsamy z utworem. To znaczy utwór jest czymś więcej niż jego zapis i również Adorno. Wierność tekstowi polega na nieustannym dążeniu do uchwycenia tego, co tekst ukrywa, czyli wyjścia poza tekst albo w głąb, prawda? I w związku z tym, na przykład, gdy inni grają zwykłe figuracje, nie widząc wśród, zdawałoby się, patrząc na zapis, wśród równorzędnych dźwięków nic szczególnego, Georgis Osokins wyciąga niektóre dźwięki i po prostu nagle nadaje inne brzmienie temu fragmentowi czy temu epizodowi. Jest też wspaniałym reżyserem napięcia, nastroju. Potrafi wskazać te momenty, w których następuje rozrzedzenie akcji, a także jej zagęszczenie. I na przykład wspaniale wyreżyserował tę kwestię w trzeciej części, w tym rondzie a la Krakowiak, gdzie przed kodą, a więc przed kulminacją, zwieńczeniem całego koncertu, wyciszył nastrój, jak gdyby zatrzymał tempo, agogikę. Znakomicie też czytelny był dla dyrygenta, pana Jacka Kasprzyka. No cóż, można powiedzieć, że wykonanie było pasjonujące, elektryzujące, pokazujące też swoiste piękno tego arcydzieła. Miałem wrażenie, jak gdyby to sam Franz Liszt zagrał ten koncert. Niewątpliwie Liszt grał go radykalnie różnie od ujęcia samego Fryderyka, ale przecież na pewno elektryzował publiczność i absolutnie jest to człowiek natchniony. No, powiedziałbym, że Georgis Osokins na tym konkursie, ale też wydaje mi się, że taki pójdzie w świat muzyki. To jest szczególny typ osobowości. To jest, szanowni Państwo, prorok dźwięku muzycznego.